Hej, witajcie. Właśnie jesteśmy w drodze na Sheikh Karmel, czyli największy targ w Tel Awiwie. Karmel to nic innego jak bazar tętniący życiem, na którym tak naprawdę można dostać wszystko. Poprzez elektronikę, odzież, świeże ryby, przyprawy, owoce i warzywa. Market Karmel jest ulubionym miejscem nie tylko turystów po raz pierwszy odwiedzających Tel Awiw, ale również mieszkańców Tel Awiwu i jego okolic. Górna część rynku tutaj za mną koncentruje się na sprzedaży odzieży i elektroniki, a część dolna rynku to są produkty spożywcze. Bazar Karmel po raz pierwszy został otwarty w 1920 roku, 11 lat po założeniu miasta i do tej pory stanowi integralną jego część. Chociaż większość handlu przeniosła się teraz do nowoczesnych centrów handlowych i internetu, to i tak rynek jest dalej nadal bardzo popularny. Najbardziej zatłoczone uliczki można zaobserwować w czwartki i w piątki, kiedy to mieszkańcy zaopatrują się w żywność przed nadejściem szabatu. Właśnie spuściliśmy się na kebab, pide z kebabem. Rynek leży bardzo blisko morza na skrzyżowaniu ulicy Allenby i King George. Zobaczymy,
W ostatnich latach oprócz tradycyjnych handlarzy otwiera się coraz więcej małych lokali gastronomicznych, restauracji oraz pubów. A teraz zabiorę Was na targ o nazwie Nahalat Benjamin, w którym można znaleźć oryginalne, ręcznie robione przedmioty. Nahalat Benjamin po raz pierwszy został uruchomiony w 1987 roku z dosłownie garstką artystów. Teraz ich jest ponad 200 i dwa razy w tygodniu, we wtorki i w czwartki, przyjeżdżają tutaj, aby wystawić swoje prace. Podlega ścisłej kontroli jakości. Po pierwsze, każdy artysta musi być zatwierdzony przez komisję. Po drugie, wyroby muszą być oryginalne, ręcznie zrobione. A po trzecie, każdy artysta musi osobiście je sprzedawać. Bez względu na styl, wydaje mi się, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. A zakup od samego artysty sprawia, że to miejsce jest jeszcze bardziej wyjątkowe. What?
Bazar Nahalat Benjamin jest przyległy do bazaru Karmel i leży w ścisłym centrum Tel Awiwu. Jeżeli będziecie mieli okazję przyjechać do Izraela i zwiedzić Tel Awiw, koniecznie musicie tutaj zawitać.